przychodzi do nas Boży Zbawiciel. Tylko okiem wiary można dostrzec w Kościele jego zasadniczy wymiar. Wymiar zbawczy, duchowy. W tym obrazie Kościoła, jako wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, ochrzczonych w Jego imię i w imię Trójcy Świętej, można odnaleźć miejsce Maryi, Matki Chrystusa, Matki Kościoła i Matki każdego człowieka wierzącego. Wymiar sprawiedliwości. I niech ludzie się Święta Matko Odkupiciela, pomyślą, co się dzieje w innych sprawach. Bramo takich prostszych. Niebios zawsze otwarta. Jak te śledztwa wyglądają? Gwiazdo morza. No, wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje. Tyś zrodziła Stwórcę swojego ku zdumieniu całej natury. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Jest godzina 3:30. Duże utrudnienia czekają pasażerów pociągów kursujących przez centralną magistralę kolejową. Przez miesiąc najszybszą, a zarazem jedną z najważniejszych linii kolejowych w kraju nie będą kursowały. Słuchają Państwo Radia Maryja w programie Nocny Mak. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w cotygodniowej audycji Głos z Krakowa. Przy mikrofonie Kajetan Rajski. 9 stycznia w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbyła się piękna uroczystość wręczenia nagrody krakowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy za pracę na rzecz obrony życia, za pracę na rzecz katolickich mediów, w postaci, która słuchaczom Radia Maryja jest doskonale znana. Pan profesor Janusz Kawecki, który wygłaszał laudację podczas wręczenia tej nagrody, stwierdził, że ów laureat wypełniał posługę myślenia w zakresie obrony życia człowieka. Naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor inżynier Antoni Siempa. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Bóg zatrwać. Panie inżynierze, można powiedzieć śmiało na podstawie laudacji, którą wygłosił wówczas właśnie 9 stycznia pan profesor Janusz Kawecki i na podstawie naszej kilkuletniej znajomości, że w pana życiu jest takich pięć filarów, które podtrzymują ten gmach, które potrafią inspirować, dzięki którym pan inżynier jest osobą rozpoznawalną, znaną postacią, która wiele uczyniła dobrego dla Kościoła, dla ojczyzny. Pierwszym z tych filarów jest wiara. Podczas wystąpienia po otrzymaniu nagrody krakowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy podkreślił pan, że pierwszą osobą, która zaszczepiła w panu wiarę, była babcia. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, bo mogę z wielką radością niejako powtórzyć tu na falach Radio Maria to, co wówczas powiedziałem. Wiara jest wielkim darem Pana Boga. Myślę, że to jest chyba największy skarb. No, życie i wiara. Bez życia nie ma wiary, prawda? Ale to jest wielki skarb i oczywiście Pan Bóg ma drogi dojścia z tym wielkim darem wiary inne dla każdego człowieka. Ja będę do śmierci wspominał moją babcię Helenę, prostą kobietę, cztery klasy szkoły podstawowej przez wojnę, ale ogromnej wiary i wielkiej modlitwy. To właśnie babcia, a później już w starszym wieku, ciocia babcia, przekazały mi ten dar wiary, a tego daru wiary wypływający optymizm. I tu brak słów wdzięczności, bo tak jak mówiłem na tej uroczystości na Uniwersytecie Papieskim, no bez wiary, która jest oczywiście wzmacniana, żyje też modlitwą, ja bym niczego dobrego w życiu nie osiągnął. Wiara daje ten spokój, daje pewność, daje światło, daje nadzieję. W każdej sytuacji, jakikolwiek byśmy nie byli w sytuacji życiowej, jeżeli mamy ten dar wiary, za który Panu Bogu dziękujemy i prosimy o umocnienie, przymnożenie, to my w każdej sytuacji potrafimy tu na tej ziemi, niekiedy w bardzo trudnych okolicznościach, żyć w spokoju, w radości i optymizmie. No i tu już jako człowiek stary powiem jasno. No ja mam prawie 67 lat, gdybym nie miał daru wiary, a ja kocham życie.
to chyba był w wielkiej depresji. No bo cóż, no kończy się moje tutaj życie na tym świecie, no i co? A ja mam własne wiary i no cieszę się, ufam miłosierdziu Bożemu, że no, rozpocznie się kolejny etap mojego życia, ale tą nadzieję, tą już nawet pewną radość czerpię na bazie wiary, w której przekazaniu miała bardzo duży udział wspomniana już babcia Helena, a także muszę podkreślić bardzo ważny okres studencki. Ja uczestniczyłem jako tylko słuchacz, ale pilny słuchacz duszpasterstwa akademickiego na miasteczku w Krakowie. Tu tym księżom duszpasterzom akademickim chciałbym podziękować. No, wspomnijmy, że tym duszpasterzem akademickim przez szereg lat był już świętej pamięci ksiądz biskup Albin Małysiak, zaangażowany w formację studentów. Ale straćmy może słuchaczom, i sam zresztą jestem ciekaw. Wspomniał pan inżynier o tym życiu wiary od dzieciństwa aż do teraz. Jaka jest pana inżyniera ulubiona modlitwa? Ja powiem tak, generalnie to mam dwa typy modlitwy. Pierwszy to jest modlitwa litaniami i cieszę się, że ojcowie Michalici wydali potężny zbiór litanii 260. Drugą formą modlitwy to są no, psalmy i też oczywiście no, trudno mi powiedzieć ulubioną. Ja mówię taką podróżną formą modlitwy, ale kiedyś się uspokoiłem, bo nawet święty Jan Paweł II zalecał, że nawet w czasie jazdy czy drogi do pracy można odmawiać różaniec. Więc różaniec mi towarzyszy zasady w drodze do pracy, z pracy oczywiście też w domu często, ale bardzo lubię tę formę modlitwy, jaką stanowią litanie i psalmy, ale tutaj jeszcze muszę bardzo wyraźnie dodać, bo to też jest jakaś forma może modlitwy, ja nie jestem teologiem, nie znam się na różnych klasyfikacjach. No, studiowanie Pisma Świętego, Ewangelii, dzieł apostolskich, jeżeli to jest w spokoju, refleksji i szukaniu głębi treści, to myślę, że też jest jakąś formą modlitwy. No, zdecydowanie myślę, że te wszystkie formy modlitwy bardzo się uzupełniają. Przecież różaniec jest właśnie rozważaniem wydarzeń z Ewangelii. Natomiast różaniec powstał jako właśnie taki psał też świecki. Właśnie odmawianie psalmów. Świeccy przez wieki i nadal odmawiają modlitwę różańcową. Pamiętajmy, te 150 zdrowasiek w cudzysłowie w modlitwie różańcowej odpowiada 150 psalmom. Czyli mamy ten pierwszy filar wiary, która uczyła, która uczy pana inżyniera optymizmu. Jeszcze muszę jedno dodać. No wydaje mi się, że mam dosyć mocną wiarę. Ale codziennie, nie ma dnia, myślę nawet niekiedy kilka razy dziennie. Ja Panu Bogu dziękuję za dar wiary. Proszę o przymnożenie, umocnienie, pogłębienie daru wiary. Bo wiem, że to jest filar. I dlatego właśnie od tego filaru, tego fundamentu, myślę, że w wypadku pana inżyniera jako wieloletniego pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej o tym fundamencie można śmiało mówić, więc właśnie od niego zaczęliśmy, od wiary. Ale nie byłoby tych kolejnych filarów, do których przejdziemy w dalszej części naszej audycji, gdyby nie kolejny filar, rodzina. No proszę Państwa, tutaj znowu wielki dar Boży. Ja lubię powtarzać za ojcem gwardianem Niepokalanowa, który powtarza za świętym Maksymilianem, że w naszym życiu nie ma przypadku. Przypadki są w gramatyce. Każde wydarzenie w życiu, w naszym życiu, ale oczywiście także i narodu i społeczeństwa, jest jakoś zaplanowane przez Pana Boga. Ja jestem no, niezwykle znowu wdzięczny Panu Bożej, że moją kochaną żonę poznałem w przedszkolu katolickim w wieku 3 lat. A więc w tej chwili, proszę Państwa, ja mam 66 lat znajomości z moją żoną, 45 lat małżeństwa. No, ja jestem przeszczęśliwy w tym małżeństwie, ale no, muszę tu podkreślić, żeby nikt w kompleksy nie wziął, nasze małżeństwo jest dosyć dynamiczne. To nie jest takie bezkonfliktowe, bezstresowe. No, ja mam niełatwy charakter, żona ma, powiedzmy, lepszy, ale też, ale co tak tutaj
tak w sposób humorystyczny przekazuję, także co przekazuję mojej dorastającej wnuczce. Ja mówię realis, bo ja podziwiam realis ewangeliczny. Realis, Ewangelia to jest zapis realizmu życia na tym świecie. A tak skrótowo mówiąc, już tutaj wychwalając ukochaną żonę, dziękując Panu Bogu za jej dar, podkreślę tylko jedno, to co sobie, kochana moja, pamiętaj, że nie ma róży bez kolców. I to trzeba, żeby małżonkowie wbili sobie, bo ja mam swoje plusy, powiem nieskromnie może, mam swoje minusy. Moja żona ma wielkie plusy, ale ma też pewne minus. Teraz, no jesteśmy razem umocnieni tym sakramentem małżeństwa i no, musimy jakoś tolerować swoje pewne niedociągnięcia, no, oczywiście spróbować je ograniczyć, ale z pełną radością i zaufaniem. Jest kryzys, to ja pamiętam, mówiłem kiedyś do żony, no po to jest kryzys, żeby go pokonać. I z kryzysu być umocniony, a nie ta jeden z kolegów mówi, że co się na Politechnice, no dobre małżeństwo, ja się śmiałem wtedy do niego, no może niezbyt dyplomatycznie, bo 2 lata po ślubie, no jakby kogoś pochował, przychodzi do mnie, miał jakieś załamanie do mnie, mówi, Antek, muszę z tobą, mam straszny kryzys w małżeństwie, tak, no a wiem, że było to dobre małżeństwo, 2 lata, no i za co się dzieje, a no, on się pokłócił, żona. Ale kiedy? Tutaj no dzisiaj. Ale no jak to przecież jest? No pierwszy raz po ślubie. No ja bym puchnąłem śmiechem, bo ja mówię, no to ja się podziwiam, bo u nas te różne takie, nazwijmy to, incydenty głośniejsze wydarzały się i wydarzają. I uważam, że jest to rzecz normalna, kiedy jest zaufanie, miłość i chęć bycia razem i zaufanie do pomocy Bożej. Bo znowu tutaj dojdziemy do wiary. Ja wierzę, że małżeństwo jest świętym sakramentem danym nam przez Boga, przez Kościół. I on nie jest dany po to, żebyśmy się rozrzewniali w czasie uroczystości w kościele, jak organy zagrają pięknie, albo ktoś jeszcze zaśpia. Nie, to jest sakrament, który ma mi pomagać iść dobrą drogą przez całe życie małżeńskie. I ja na ten sakrament liczę i nigdy się nie zawiodę, chociaż były różne zaślubowania. I właśnie ten sakrament małżeństwa z panią Alicją zawarł pan 14 lutego 1971 roku, a więc w tym roku już całkiem niedługo będzie 46. rocznica tego właśnie sakramentu małżeństwa. No ale to w takim razie, panie inżynierze, pana żona musi mieć olbrzymią cierpliwość do pana zaangażowania na różnych polach. Ja powiem tak, pan Bóg mi dał wspaniałą żonę i niezwykle mądrość. I tutaj podam konkretny przykład, no z początku mojej działalności, bo ta działalność wymaga, no powiem sobie szczerze, pewnego ograniczenia, no trudno idzie może nie ograniczenia, ale ona wpływa choćby czasowo na życie w rodzinie. Choćby tylko czasowo. No i pamiętam, w początku mojej działalności jeden ze znanych lekarzy medycyny w Krakowie, przyjaciel mój, przyjaciel żony, zapytał mojej żony Alicji, no jak ty to tolerujesz? No czy mu nie zabronisz tej intensywnej działalności, jeszcze wtedy troszeczkę niebezpiecznej, prawda, za PRL-u? A moja żona jemu odpowiedziała, nie mnie, on mi to później przekazał. Mówi tak, no nie mam wyjścia, pogodziłam się z tym, bo tak, pierwszy, to jest jego pasja. To jest jego pasja. Jeżeli mu zabronię, to są dwie możliwości. Pierwsza, posłucha mnie. No to ja go złamię psychicznie, bo ja nie chcę mieć męża, który ma pasję i nawet na moją prośbę z tej pasji rezygnuje, no to będzie już jakiś tam, w cudzysłowie, przetrącony. No a jeżeli on powie mi wprost, nie, że jego pasja jest tak ważna, że tu nie ograniczę, no to po co ja mam mówić? To wydatki związane z koniecznością. Ja to się dowiedziałem chyba 2-3 lata po tej rozmowie. Żony z przyjacielem, później żonie gratulowałem niezwykłej mądrości. I oczywiście tu muszę podkreślić, że żona jako piastunka domowego bliska nieraz mnie sprowadzała na ziemię i słusznie, bo prawda,
mężczyźni pasjonaci niekiedy się może zagalupują, a jednak obowiązki męża, ojca są super ważne, najpierw pierwszoplanowe i na to żonie jestem do tej pory wdzięczny, że próbowała tą równowagę utrzymać w małżeństwie i rodzinie. Panią Alicję serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy tej cierpliwości i mądrości. Natomiast wspomnimy także, że dwoje dzieci i czworo wnucząt. Tak, to jest wielka radość. Proszę Państwa, no, teraz akurat przeżywam taki szczególny okres radości, dosłownie w tych ostatnich dniach, dlatego że no, nie ma końcika bez krzyżyka. Pan Bóg różne doświadczenia zsyła. Mieliśmy w ostatnim czasie bardzo poważne doświadczenie właśnie czwartym wnukiem, który bardzo poważnie chorował. Ja wiem i dziękuję tym osobom, które modliły się o jego zdrowie. No to nie były jakieś na polską wieś, niegroźne choroby, jeżeli dwutygodniowe dziecko ma sepsę i lekarze mówią, no albo, przepraszam za takie wyrażenie, albo w lewo, albo w prawo, w bardzo poważnym rozumieniu. To było wielkie doświadczenie, ale i wielka radość. Jedno jeszcze muszę powiedzieć. Ja uczestniczyłem w tych dyżurach dzień i noc. Przy tym łóżeczku dziecka, ono w tej chwili ma 9 miesięcy. Od tygodnia jest w domu po prawie 5 miesiącach szpitali różnych klinik. I proszę Państwa, miałem czas. Miałem czas, patrzyłem na to dziecko i tu muszę jeszcze raz podkreślić ten zachwyt nad cudem życia. Ja byłem optymistą, myślę, że dalej Pan Bóg to jednak dziecko będzie prowadził i wyprowadzi z tych chorób poważnych, bo to w tej chwili jest moment przełomowy, ale tam jeszcze różne rzeczy. Ale jak ja patrzę na to, no patrzyłem wtedy, ile miał, pół roku nie miał, jak on rośnie, jak on się rozwija, jak on próbuje mówić, no to proszę Państwa, no to trzeba być ślepym, nie myślącym, żeby nie dostrzec tej maleńkiej, no ledwo narodzonej, to się dzieło Boże, cud stworzenia. Ja kocham życie, a powiem jeszcze mocniej, przez te pół roku, po szpitalach, po klinikach, przy tym już za chwilę przodowaniu, niekiedy nocnym przy tym maleństwie, no ugruntowałem sobie już niejako, no myślę, że więcej się nie da. Ten podziw dla cudu życia i szacunek dla życia. To już od pierwszego właśnie w ten sposób bardzo płynnie, przecież rodzina i działalność na rzecz ochrony życia bardzo się ze sobą łączą. Przeszliśmy do trzeciego filaru, a więc właśnie w działalności ProLife, działalności za życia. Kiedy to się zaczęło? No ja dokładnie pamiętam, proszę Państwa, pierwszy impuls bardzo mocno otrzymałem w sierpniu 79 roku poprzedniego stulecia, jak bym powiedział. To było tuż po, starsi pamiętają, po pierwszej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do ojczyzny. Ja byłem wtedy na praktyce w biurze inżynierskim profesora Trappenbauera we Wiedniu i tam w kościele Chrystusa Króla, w cudzysłowie mówię, przypadkowo w gablocie parafialnym dostrzegłem, no przerażające wtedy dla mnie zdjęcia, mianowicie zdjęcia dzieci tak zwanych później w aborcji 5-6 miesięcy, dzieci zabite dużych zasobów wskutek aborcji w worku na odpady. Nas, no ja się tą tematyką wówczas w ogóle nie interesowałem. Wsparcia krajowego, gdzie byłem oczywiście zawsze za życiem, zasoby, nie miałem żadnych państwo wątpliwości, że i nadać jej charakter taki uzupełniający, powinna być chroniona od poczęcia, ale ten obraz 5-6 miesięcy, ja noszę do tej pory. Instrumentami, niekoniecznie ja noszę ten do tej pory, był dla mnie ogromny szok. Praktyka wakacyjna się kończy, wracam do Krakowa na Politechnikę i do tej pory nie wiem, kto mi położył na moim biurku w naszym Instytucie Mechaniki Budowli niewielką broszurkę wydaną, jak się wtedy było poza zasięgiem cenzury, na skromnym papierze, na jakimś powielaczu, świętej pamięci księdza Dzięgiela, misjonarza z Bydgoszczy, który podał no straszliwy, acz niestety prawdziwy szacunek tego, co się wówczas w Polsce działo. Że wówczas, przypominam, to jest koniec lat 70., zabijano rocznie około 800 tysięcy. To on jest także jednym z twórców reformy. Ja pamiętam ten wstrząs roku. Jeszcze jesteśmy do tego przygotowani. Ja się cieszę, że w gablocie w kościele we Wiedniu wyciągnąłem kalkulator, podzieliłem przez 360 roku. No wyszło w tym na okrągłe 2000 dzieci każdego roku.
obszarów wiejskich poprzez przyjęcie ustawy o krajowym ośrodku wsparcia rolnictwa zdecydowanie się zwiększy. Rolnik po prostu będzie miał tę szczęście, jeśli chodzi o załatwianie jego żywotnych spraw w obrębie rolnictwa. W krajowym ośrodku wsparcia rolnego pracować ma docelowo około 1800 osób. W ciągu 11 lat oszczędności związane z utworzeniem instytucji mają wynieść ponad 1,2 mld zł, a swoją pracę krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa rozpocznie na początku lipca bieżącego roku. Fedusio, Polskie Radio. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący LSS, ale ani on nie ma żadnego pomysłu, ani ja. Witam, panie senatorze. I tu przychodzi z pomocą ukochany święty Jan Paweł. Państwa, ja w tym czasie zaczynałem studiować, dobre słowo, studiować tekst przemówień. Pozdrawiam więc serdecznie panią Teresę. Pana Pawła II do Polski. I przyjmujemy jak najbardziej to sprostowanie. Będziemy korygowali tutaj tę sprawę. A gościem w studiu jest pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Kochani, do 7 czerwca 1979. Panowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie skutecznym narzędziem realizowania polityki rolnej. Zapowiada wezwanie do minister rolnictwa. A następnego dnia jest nowy targ. Na naszej antenie utworzenie konkursu z agencji ma w ciągu kilku lat zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne, zbierzeć wykonywanie zadań, w tym momencie rodzi się pomysł krucjaty. Ja go bardzo też jesteście tak referuję po wielu naradach z księżmi, świętem Karnędziwiszem, intuatami, praatami. Krucjata startuje formalnie 12 października 80 roku i ma dwa wielkie cele. Myśmy wtedy mówili, ja ciężko powiedzieć, mieliśmy świadomość, że prosimy o dwa wielkie cuda, szczególne cuda o wymiarze ogólnonarodowym. Pierwsze, obudzić sumienie narodu i uwrażliwić każdego Polaka na wielką, nienaruszalną, bezcenną wartość życia człowieka od momentu poczęcia. Drugie, doprowadzić do zniesienia obowiązującej wówczas jeszcze z czasów stalinowskiej ustawy aborcyjnej i zapewnienie w sensie prawnym prawa do życia, podkreślam, każdemu poczętemu dziecku. I dzisiaj walczymy o realizację dalej tego celu, żeby te wyjątki w ustawie chroniącej życie z 1993 roku wyeliminować. I w ramach właśnie tej działalności ProLife powstało Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, którego pan inżynier jest prezesem, a także Federacja Ruchów Obrońców Życia Człowieka, którego pan inżynier jest wiceprezesem. No, to ten trzeci właśnie filar, działalność ProLife. Ale i też trzeba stwierdzić, że te filary ściśle się ze sobą łączą. Czwartym filarem są media. Nie można byłoby przeprowadzić skutecznych akcji chroniących życie, gdyby nie właśnie zaplecze medialne. Proszę Państwa, od początku wiedziałem, że tej batalii o życie człowieka bardzo istotna jest informacja, edukacja, a za czasów PRL-u to młodzi nie wiedzą może, że cenzura blokowała, to były zapisy cenzury, blokowała jakiekolwiek informacje o początku życia, o rozwoju człowieka przed narodzeniem, o sprawach prawnych związanych właśnie z aborcją, abym się powiedzieć, z prawem do życia. I w 89 roku po rozpoczęciu tej transformacji ustrojowej pojawiła się możliwość tworzenia już niezależnych, wolnych mediów i wtedy postanowiliśmy z grupą obrońców życia, bo trzeba jasno powiedzieć, tam był od razu profesor Kawecki, Kisiel, pani doktor Półtaska, pani profesor Wronicz, to wszyscy ludzie moi, kochani współpracownicy obrońców życia. Postanowiliśmy próbować wydawać Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, które dokładnie, prawda, ile tydzień temu wchodziło 25-lecie. Ale przy tej okazji muszę znowu wrócić do mojej ukochanej babci, do mojego ulubionego świętego, mianowicie świętego Maksymiliana. Moja babcia Helena miała wielki kult co do osoby i działalności męczeństwa świętego Maksymiliana. Ja lubię powtarzać, babcia mi to wpoiła jeszcze w wieku
przedszkolnym i mówię publicznie nieraz, ja się łatwiej będzie babcia do uczyła mnie czytać się w na starych rycerzach niepokalanych świętego Maksymiliana. Więc tutaj znowu wpływ tej kochanej babci jest bardzo mocny i to, co lubię też powtarzać, jedno za święty Maksymiliana, a może dwie rzeczy tutaj władzy świętego Maksymiliana. Mianowicie święty Maksymilian, to będzie bardzo ważna agencja, ponieważ rycerza niepokalanych czasów pismo rolną, wydawanie pozwoleń na eksport i milion egzemplarzy miesięcznie. Ale on napisał, ja to cytuję, odnawialne źródła energii, mobilizacji do mediów, na próżno budujecie kompetencje, rzeczywiście na próżno nawet zakładacie szkoły rolnego państwa na to, jak ten cały trud próżny będzie, jeżeli zaniedbamy prasę katolicką. On rozumiał jeszcze przed wojną, jaką wielką potęgą jest prasa katolicka, gdzie wypowiedzieli się w mediach i tej działalności apostolskiej właśnie w mediach poświęcił się całkowicie i był dla mnie pewnym wzorem. Ale tu też muszę od razu dodać jedną wypowiedź świętego Maksymiliana. Ten mąż niezwykłego czynu, bo zaraz stworzył największe wydawnictwo katolickie przed wojną na świecie. To było największe wydawnictwo katolickie na świecie. Z niczego. Chory człowiek o jednym płucu. On mówił tak, naszą najważniejszą czynnością, podkreślę, naszą najważniejszą czynnością jest modlitwa. I z modlitwy czerpał tą przeogromną energię do tworzenia tak wielkiego apostolatu prasowego. I te właśnie media są niezwykle ważne, szczególnie we współczesnym świecie, gdzie przede wszystkim w sferze medialnej króluje niestety w znacznej mierze laicyzm, niechęć do Kościoła katolickiego, do wartości, które Kościół katolicki głosi. Widać to było chociażby podczas różnych debat na temat właśnie ochrony życia, aborcji, jak media nieprzychylne Kościołowi bardzo tę ochronę życia atakowały, promując aborcję, promując osoby, które dopuściły się tego haniebnego czynu i tragicznego w swej istocie wyboru. Natomiast właśnie wspomnijmy te media, które zapoczątkował pan inżynier w 1992 roku, tygodnik Rodzin Katolickich, Źródło, styczeń 1993, wydawanie miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców, Wychowawca, 95 rok to początek wydawania tygodnika, a obecnie dwutygodnika Młodzieży Katolickiej Droga, 1997 rok to wydawanie Jasia dla najmłodszych, 99 początek wydawania Dominika dla nieco starszych dzieci, a już po roku 2000, styczeń 2001 roku Nasza Arka i 2004 rok Cuda i Łaski Boże. Oprócz tego magazyny poświęcone ochronie życia, oprócz tego powiedzielibyśmy staromodnym językiem druki ulotne, informujące właśnie o wadze tej sprawy. No już zabrakło nam czasu, aby opowiedzieć o ostatnim filarze, a więc o pracy naukowej, bo mówimy o tym, że pan inżynier nieprzypadkowo właśnie przez wiele lat, aż do 2013 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę, pracownikiem Politechniki Krakowskiej, dokładnie od 1971 roku opiekunem i promotorem był profesor Roman Ciesielski. Jednak składamy panu Bogu pan senator, dziękczynienie za te wszystkie filary, które naturalne były i są w życiu pana inżyniera, za te wszystkie dzieła. Serdecznie gratulujemy otrzymania nagrody Krakowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, która to uroczystość odbyła się 9 stycznia w Krakowie w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przy mikrofonie był Kajetan Rajski, naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Sięba. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże. Zatem PROWY, jedna wspólna inspekcja oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rzeczywiście, gdyby to wszystko zadziałało właściwie, to na pewno polskim rolnikom byłoby łatwiej. Tu też nie chodzi, trzeba to na tę sprawę powiedzieć jasno, nie chodzi o to, żeby wkładać rolnikom pieniądze do kieszeni. Należy dać im wędkę, nie ryby, tak, jeżeli zapewni się możliwość prowadzenia działań dla rolników, tych, które będą jakby aktywne.
wzmocnić przedsiębiorczość, bo dzisiaj rolnik staje się coraz bardziej biznesmenem. Także ten mały potrafi znaleźć pewne furtki, które pozwalają mu na szybki rozwój, a na pewno rozwój, ten progres, który jest względnie ustabilizowany. Myślę, że gdyby to wszystko złączyć w całość, to rzeczywiście sytuacja polskiego rolnictwa, która nie jest zła, w mojej opinii, zdecydowanie mogłaby się poprawić. Stalibyśmy się na pewno jeszcze bardziej konkurencyjni na rynkach zagranicznych. Wiele wyzwań przed polskim rolnictwem w roku 2017, o czym rozmawialiśmy z panami senatorem Jerzym Chruścikowskim, wiceprzewodniczącym NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję. A także z panem Jackiem Podgórskim, dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Czytanie to prawdziwa przyjemność, chwila relaksu i zapomnienia o codziennych troskach. Lektura to najtańsza podróż do innego, ciekawszego świata. W mojej audycji będę rozmawiać o księgarskich nowościach oraz o tytułach, do których z sentymentem wracamy po latach. Moimi gośćmi będą autorzy książek, które warto czytać. Każdą niedzielę o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia to największe wyzwanie na ten rok dla ministra zdrowia. Premier Beata Szydło rozmawiała wczoraj w ramach przeglądu resortów z ministrem Konstantym Radziwiłłem i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Premier Beata Szydło powiedziała, że minister Konstanty Radziwiłł przeniósł na spotkanie projekt likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreśliła, że reforma służby zdrowia nie jest łatwa, ale wszyscy na nią czekają. Naszym celem jest oczywiście zmiana systemu tak, ażeby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że w połowie przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali oraz ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Kończą się też prace nad ustawą o Narodowej Służbie Zdrowia. System będzie finansowany z budżetu państwa, a w związku z tym również zmieni się struktura organizacyjna płatnika, zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do poziomu połowy minimalnego wynagrodzenia. Sytuacja Funduszu Pracy pozwoliłaby na sfinansowanie wyższych zasiłków dla osób bezrobotnych. Minister Rafalska dodała, że jednym z priorytetów jej resortu jest usprawnienie działania urzędów pracy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przy okazji przeglądu resortów, który prowadzi premier Beata Szydło, swoje oceny przedstawiają też posłowie opozycji. Posłanka Magdalena Kochan, wiceszef Gabinetu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w gabinecie cieni PO, dostrzega w dokonaniach zapowiedzi i zapowiedziach minister Rafalskiej plusy i minusy. Cieszy na pewno 3% 66 PKB przeznaczonych na politykę prorodzinną. To, co bardzo niepokoi, to, że zapowiadane użytkowanie tych środków już nie jest aż tak przejrzyste. To, co cieszy, to fakt, że państwo kontynuują program Maluch Plus. To, co bardzo niepokoi, to fakt, który zapowiada pani minister, że od tego roku będą się dopiero baczniej przyglądać adopcjom zagranicznym. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy w poprzednim rządzie, wystawił minister Rafalskiej pozytywną ocenę za, jak mówił, kontynuację polityki prorodzinnej poprzedników. Za program 500+, czy wprowadzenie stawki minimalnej godzinowej, ale duży minus za zaniechanie polityki senioralnej. Potwierdza to dzisiejszy również artykuł, doniesienia prasowe mówiące o tym, że o 40% wzrosło zadłużenie seniorów. Widać, że ten rząd zapomniał o seniorach i w polityce społecznej, i w polityce zdrowotnej. Emerytury nie mogą wzrosnąć o 5 zł, powinny być specjalne dodatki. Szef PSL negatywnie ocenił dokonania ministra zdrowia. Nie zmniejszyły się kolejki, nie ma żadnych pozytywnych propozycji dla pracowników służby zdrowia, nie ma podwyżek dla pracowników służby zdrowia, nie ma propozycji zwiększenia dostępności do lekarzy, na przykład nie zwiększa się ilość lekarzy geriatrów. Tutaj jest fatalna ocena pracy ministra
Radziwiłła. Przeniósł tylko odpowiedzialność na samorządy jedną ustawą, nakazał im odpowiadać za leczenie pacjentów, wydawać na to środki, a nie dał żadnych pieniędzy. Senator Tomasz Grodzki, szef gabinetu zdrowia w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, powiedział, że zmiany w systemie ochrony zdrowia, które wprowadza PiS, to powrót do PRL, czyli do socjalistycznej służby zdrowia. Służba zdrowia w Polsce czeka na kroplówkę finansową i jej się nie możemy doczekać. I zakreślanie perspektywy 2025 roku jako dojście do poziomu skromnego 6% PKB na zdrowie, to jest handlowanie inflantami. Platforma Obywatelska zarzuciła też ministrowi Radziwiłłowi zablokowanie programu in vitro, który wdrożył poprzedni rząd. Śnieg paraliżuje Hiszpanię. Pod Albacete na południowym wschodzie Półwyspu Iberyjskiego w zaspach utknęło 5 superszybkich pociągów AVE. Nieprzejezdne są autostrady w Walencji i Andaluzji. Śnieg odciął drogi dojazdu do co najmniej 4 miast. Ewa Wysocka. Pociągi AVE przewożące 1500 osób utknęły między Albacete a Alicante, znanym nadmorskim kurortem nad Morzem Śródziemnym. Ich pasażerowie skarżą się, że w wagonach nie ma światła ani ogrzewania. Zdjęcia przedziałów oświetlonych tylko telefonami komórkowymi zamieścili w sieciach społecznościowych. Dyrekcja Hiszpańskich Kolei informuje, nie tyle na doraźnych interesach, ile na wspólnie wyznawanych zasadach i wartościach. Dlatego priorytety prowadzonej przeze mnie polityki ogniskują się wokół dwóch uniwersalnych pojęć. Pojęcia bezpieczeństwa oraz pojęcia wspólnoty. W świecie uwikłanym w konflikty, zmagającym się z coraz bardziej brutalnymi aktami terroryzmu, poczucie bezpieczeństwa oraz właśnie przynależności do wspólnoty to podstawowe pragnienie naszych społeczeństw. Najlepszą gwarancją światowego pokoju i bezpieczeństwa jest solidarna, prowadzona z konsekwencją i determinacją obrona porządku opartego na prawie międzynarodowym. Kluczowym tego elementem jest znaczące wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony wszędzie tam, gdzie działają czynniki stanowiące realne zagrożenie dla stabilności i pokoju. Niezależnie od miejsca czy charakteru tego zagrożenia, konwencjonalnego bądź hybrydowego. Należy więc doprowadzić do sytuacji, w której każdy, kto choć na chwilę ulegnie pokusie działania wedle logiki prawa siły, a więc z użyciem środków militarnych, szybko zrozumie, że zwyczajnie mu się to nie opłaca. Właśnie na tym mechanizmie opiera się prawdziwa siła prawa. Dlatego strategicznym celem Rzeczypospolitej Polskiej jest jak najszybsza implementacja wszystkich decyzji podjętych przez Sojusz Północnoatlantycki podczas szczytu NATO w Warszawie w zeszłym roku. Dotyczy to zwłaszcza ustanowienia wysuniętej, wzmocnionej obecności Sojuszu na tzw. wschodniej flance, a także intensyfikacji współpracy z partnerami NATO w basenie Morza Bałtyckiego oraz na wschodzie. Wszędzie tam, gdzie prowadzone są dziś agresywne działania podważające europejski ład oparty na umowach międzynarodowych. Bezpieczeństwo poprzez odstraszanie nie wyklucza dialogu. Przeciwnie, zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy do dialogu gotowi. Jednak aby ten dialog był efektywny, musi być prowadzony z pozycji zaufania do własnego potencjału obronnego. Właśnie dlatego Polska sukcesywnie zwiększa swoje nakłady na siły zbrojne i przeprowadza ich dynamiczną modernizację. Nie ukrywam, że bardzo liczymy także na polsko-izraelską współpracę w dziedzinie obronności. Odpowiedzialna polityka bezpieczeństwa musi jednak wykraczać poza bezpośrednie sąsiedztwo. W gronie naszych sojuszników wielokrotnie podkreślałem, że Polska sprzeciwia się tak zwanej regionalizacji bezpieczeństwa i jego reglamentacji pomiędzy poszczególne obszary. Globalizacja i natura współczesnych zagrożeń sprawiają,
że dotykają one również kraje oddalone od ich bezpośredniego źródła. Ponadto, jeżeli chcemy myśleć o bezpieczeństwie jako o istotnej wartości, musimy przyjąć, że jako takie jest ono niepodzielne. Innymi słowy, że wszyscy nasi sojusznicy zasługują na bezpieczeństwo w takim samym stopniu. Kierując się tak rozumianą odpowiedzialnością, Polska angażuje się w zwalczanie zagrożeń na Bliskim Wschodzie i w rejonie Morza Śródziemnego. Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowej koalicji przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu. W ramach operacji Inherent Resolve uruchomiliśmy dwa kontyngenty wojskowe. Kontyngent powietrzny, realizujący zadania rozpoznawcze i kontyngent szkoleniowy. W tym kontekście chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla działań Izraela na rzecz zwalczania terroryzmu, w tym jego aktywnej współpracy z Egiptem celem likwidacji struktur Daesh na Półwyspie Synaj. Stanowi to dowód istotnego znaczenia państwa Izrael dla stabilizacji sytuacji w regionie. Odpowiedzialna polityka bezpieczeństwa to także pomoc humanitarna i rozwojowa na terenach ogarniętych konfliktem. Kierowana troską wobec dotkniętych wojną w Syrii, Polska zwiększyła swoje zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Aktywnie działamy też na rzecz stabilizacji sytuacji w basenie śródziemnomorskim w związku ze zjawiskiem masowych migracji na kontynent europejski. Mogę dziś z satysfakcją powiedzieć, że Polska była tym państwem Unii Europejskiej, które jako jedne z pierwszych konsekwentnie zwracało uwagę na konieczność walki z kryzysem migracyjnym u jego prawdziwych, bezpośrednich źródeł. Pomoc humanitarna stanowi tu niezmiennie jeden z kluczowych instrumentów. Szanowni Państwo, Rzeczpospolita Polska ma świadomość, że dla Izraela podstawowym wyzwaniem w regionie Bliskiego Wschodu pozostają relacje ze stroną palestyńską. Niezmiennie wyrażamy poparcie dla inicjatyw mających na celu wypracowanie dwupaństwowego modelu pokojowej koegzystencji. Wierzymy, że wznowienie rozmów pokojowych jest możliwe, jednakże bez narzucania konkretnych rezultatów, które winny zostać wypracowane w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy dwiema stronami. Wynikający z nich trwały pokój powinien uwzględniać interesy obydwu stron, w tym bezpieczeństwo państwa żydowskiego. Uznanie Izraela przez kraje arabskie, a także pełną normalizację stosunków z nimi. Napięcia i konflikty we współczesnym świecie powodują coraz większe podziały na arenie międzynarodowej. Karmią się one partykularyzmem i brakiem wzajemnego zaufania. Odczuwają to nasze społeczeństwa, które doceniają dziś wartość międzynarodowej wspólnoty, zarówno tej budowanej na poziomie politycznym, jak i na poziomie gospodarczym. Musimy pamiętać, że razem zawsze jesteśmy silniejsi i mamy większe możliwości działania. Dlatego Polska chce rozwijać współpracę pomiędzy narodami na trzech płaszczyznach: regionalnej, europejskiej i globalnej. Konsekwentnie zacieśniamy relacje z naszymi partnerami w Europie Środkowej. To nie tylko Grupa Wyszehradzka. Zainicjowaliśmy również współpracę państw tak zwanego Trójmorza, czyli krajów położonych między Morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Zależy nam na tym, by obszar ten stał się zintegrowany pod względem infrastruktury transportowej oraz energetycznej. Aby zintensyfikować współpracę w tych dziedzinach, postanowiliśmy zorganizować w Polsce drugi szczyt państw Trójmorza, który odbędzie się już za kilka miesięcy, w lipcu 2017 roku we Wrocławiu. Będąc odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, Polska jest rzecznikiem europejskiej jedności. Rozwój sytuacji w Europie pokazuje jednak, że Unia wymaga niezbędnych zmian. Powinny one podnieść
demokratyczną legitymację i zwiększyć zaufanie obywateli do jej instytucji, a także wzmocnić jej konkurencyjność gospodarczą oraz pozycję na arenie międzynarodowej. Angażujemy się w rozwiązywanie bieżących problemów tak, aby Europa osiągnęła poziom stabilności niezbędny do podjęcia wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie ma dla nas więź transatlantycka. Stany Zjednoczone są w naszym przekonaniu filarem stabilności euroatlantyckiego świata oraz naszym głównym sojusznikiem na arenie międzynarodowej. Dlatego zależy nam na pogłębianiu relacji dwustronnych w takich dziedzinach jak obronność, energetyka czy innowacje. Nie ma co kryć, że liczymy na owocną współpracę z nową administracją amerykańską w tym zakresie. W perspektywie globalnej chcemy rozwijać współpracę gospodarczą wszędzie tam, gdzie istnieje ku temu potencjał. Jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej szczególnie zależy mi, aby kontakty na najwyższym szczeblu prowadziły do aktywizacji współpracy inwestycyjnej. Także z krajami położonymi na odległych Polsce kontynentach, na Dalekim Wschodzie czy w Afryce. Przy tej okazji chcę wyrazić wielką satysfakcję z wysokiego poziomu wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Izraelem. W dalszym ciągu dostrzegamy jednak duży potencjał dla pogłębiania współpracy w dziedzinie innowacyjności i wysokich technologii. Izrael jest absolutnie jednym z niekwestionowanych liderów w dziedzinie innowacji. Dlatego razem ze mną przyjechali tutaj młodzi ludzie, przedstawiciele polskich startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw, które mają nadzieję nawiązać współpracę z izraelskimi firmami. Liczę, że moja wizyta da poważny impuls do pogłębienia polsko-izraelskich relacji gospodarczych. Szanowni Państwo, znaczenie Warszawy jako centrum polityki w regionie Europy Środkowej wzrasta. Świadczy o tym rosnąca obecność zagranicznych ekspertów w stolicy mojego kraju. Swoje oddziały otwierają w Warszawie nowe think tanki. Pojawiają się też zagraniczne instytuty badawcze. Z prawdziwą satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że w tym roku w Warszawie uruchomione zostanie biuro American Jewish Committee. Jako wyraz rosnącego znaczenia Polski postrzegam też współpracę Izraelskiej Rady Stosunków Zagranicznych z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Mam wielką nadzieję, że współpraca ta będzie się nadal dynamicznie rozwijać. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo oraz wspólnota to dwie fundamentalne dla Polaków wartości. Kiedy spoglądam na historię Izraela, widzę wyraźnie, jak istotne są również one dla narodu żydowskiego. Mam wielką nadzieję, że wartości te będą nadal filarem trwałego partnerstwa między naszymi państwami i naszymi narodami. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę owocnej dyskusji. Dziękuję. Thank you very much. To była wypowiedź pana prezydenta, jego wystąpienie dziś w Izraelu. Pan prezydent razem z małżonką rozpoczął wizytę w Izraelu, w Palestynie w poniedziałek. Jadwiga Wiśniewska, poseł Parlamentu Europejskiego, jest teraz w Strasburgu. Witam bardzo serdecznie panią poseł. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Pani poseł, następują zmiany w Parlamencie Europejskim, chociaż Polacy też zachowują swoje stanowiska. Dwóch Polaków będzie pełnić stanowisko wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Pan Martin Schulz zakończył już swoją kadencję. Jakie jeszcze stanowiska, czy jaki udział Polaków w tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim? Te ostatnie dwa dni były bardzo ważne w
w Parlamencie Europejskim, dlatego że w ciągu tych ostatnich dwóch dni dokonywano wyboru nowych władz Parlamentu Europejskiego na tą drugą część tej kadencji Parlamentu. Ze stanowiskiem pożegnał się Martin Schulz. Oczywiście za nim tęsknić nie będziemy. Nie był dobrym przewodniczącym. Nie był obiektywnym i rzetelnym przewodniczącym. Tak więc nasza delegacja z ulgą przyjęła to, że zdecydował się zaangażować w politykę swojego kraju i nie będzie już pełnił funkcji przewodniczącego. A Vuhapanio Tajani z Europejskiej Partii Ludowej będzie lepszym, pani myśli? Mam nadzieję, że będzie lepszym. Zabiegał o poparcie europejskich konserwatystów i reformatorów. Jesteśmy trzecią w Parlamencie Europejskim pod względem liczebności siłą. I mimo, że hałaśliwa opozycja mówiła wielokrotnie, że nasze znaczenie jest w parlamencie, można powiedzieć, żadne, to ten dzień pokazał, jak duże jest to znaczenie. Obecny przewodniczący, pan Tajani, spotykał się z naszą grupą polityczną, zapewniał, że nie będzie ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Przedstawił się jako człowiek zrównoważony, otwarty i przede wszystkim obiektywny. Mam nadzieję, że następne tygodnie, miesiące i lata pokażą, że warto mu było zaufać. Jest chadekiem, więc trudno, żeby nie poprzeć człowieka, który ma zbliżone poglądy, chociażby światopogląd. Nie mogliśmy przecież głosować na Pitele, na socjalistę. Tak więc wybór Tajaniego dokonał się dlatego, że dokonał się dopiero w czwartej rundzie, tej ostatniej. Przez cały dzień trwały wybory. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, delegacja polska, rozmawiając z kolegami z naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, uznaliśmy wspólnie, że to będzie nasz dobry wybór. I te głosy były decydujące dla Tajaniego. A więc to jest dowód na to, że głosy Prawa i Sprawiedliwości są w Parlamencie Europejskim ważne i istotne. Przewodnictwo Parlamentu nie poszło w ręce socjalisty Piteli, tylko w ręce Tajaniego Hadeka. Czyli jest szansa na to, że też ten poziom debat w Parlamencie będzie może trochę inaczej, nie będzie może przytyków robił nam, jak znowu nas ktoś doniesie, a 14-osobowa grono wiceszefów Europarlamentu, wiem, że tam też znalazło się dwóch posłów z Polski. Tak, mamy pana przewodniczącego, pana Ryszarda Czarneckiego i pana profesora Liberackiego. Pan Ryszard Czarnecki ponowił swoją obecność w prezydium parlamentu, a pan Liberacki, który dotychczas był kwestorem, został wiceprzewodniczącym, zresztą z bardzo dobrym wynikiem i nie ukrywam, że tutaj popieraliśmy również jego kandydaturę, gdyż uważamy, że Polacy, którzy zasługują na to, żeby ich poprzeć w ubieganiu się o ważne unijne stanowiska, powinni mieć nasze wsparcie. Przypomnę tutaj debatę przeciwko Polsce, która planowana była w Parlamencie Europejskim na 13 grudnia i to właśnie pan poseł Liberacki wtedy wstał i zgłosił wniosek, aby tego dnia tak bolesnego dla polskiej historii debata w tym dniu o Polsce się nie odbywała. I jeszcze mamy jeden sukces, otóż kwestorem, a to bardzo ważne stanowisko w Parlamencie Europejskim, został pan profesor Karol Karski. Również jakie kwestor sprawy prowadzi? Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem parlamentu, z pracą parlamentarzystów, jak również bardzo ważna to jest funkcja, jeśli chodzi o asystentów akredytowanych. Kwestorów w Parlamencie Europejskim jest 5, także to też jest ważne, że pan profesor Karski w tej pierwszej części kadencji pełnił funkcję kwestora i teraz również tę funkcję nadal pełnić będzie. To jest też, te wybory pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość ma znaczący wpływ na politykę unijną. Jesteśmy w stanie przeforsować naszych kandydatów. Bardzo się cieszymy, że mamy ich aż dwóch, i pana profesora Karskiego, i pana Ryszarda Czarneckiego, że również pan Liberacki został wiceprzewodniczącym. Jak widać, tutaj aktywności najbardziej hałaśliwej opozycji polskiej w Parlamencie Europejskim nie widać, bowiem nikt z Platformy o żadne stanowisko się nie ubiegał nawet.
Tak więc możemy powiedzieć, że to był dobry dzień, jeśli chodzi o pozycjonowanie się i przegrupowanie nas na scenie europejskiej. Na pewno to też ta specyfika Tajaniego, który jest bykiem raczej powściągliwym i z bardzo dużym doświadczeniem, mam nadzieję, że spowoduje, że będą obrady Parlamentu Europejskiego prowadzone w sposób neutralny i w sposób obiektywny. Ale skoro już jesteśmy przy polityce unijnej, to chciałabym powiedzieć, że niestety w minionym roku w Parlamencie Europejskim ponad pięciokrotnie podejmowana była debata przeciwko Polsce. Nasza hałaśliwa opozycja zgłaszała te tematy w Parlamencie Europejskim i było to dla nas bardzo przykre, bo zdecydowanie trzeba powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że mandat otrzymany w wyborach oznacza zobowiązanie do ciężkiej pracy i wypełnienia złożonych obietnic. I 2016 rok był takim rokiem dobrych zmian dla Polski. To był również czas nadrabiania 8-letnich zaległości naszych poprzedników, zwracania uwagi na potrzeby obywateli, na wyrównywanie szans, przecież program 500+, podniesienie płacy minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego. To tylko trzy z wielu postulatów i sukcesów zrealizowanych zadań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Unia Europejska nie może się pochwalić podobnymi osiągnięciami w minionym roku, takimi osiągnięciami o podobnej porównywalności. I ja myślę, że bez takiego realistycznego spojrzenia na niedoskonałości procesu unijnej integracji oraz bez powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy, prędko jednak nie zobaczymy podobnych sukcesów na unijnej scenie. Właśnie takim głosem eurorealizmu są w Parlamencie Europejskim posłowie z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, do której to grupy należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, prawdą jest, że rosną szanse Donalda Tuska na drugą kadencję? Patrząc na miny wczoraj pani i panów z Platformy, nie sądzę. Byli, widziałam, zasmuceni, że nie osiągnęli nic. W polityce mówi się, że nigdy nie mów nigdy i nigdy do końca też nie wiadomo, co zdarzyć się może. Ale z całą pewnością wybór Tajaniego na stanowisko przewodniczącego pokazuje, że szanse Tuska maleją i to znacznie maleją. Jestem przekonana, że ważne będą rozmowy, jakie odbędzie kanclerz Merkel z panem premierem Kaczyńskim, z panią premier Szydło, przepraszam, z panem prezydentem Dudą, bo nasze stanowisko, jeśli chodzi o pana przewodniczącego Tuska, od dawna jest jasne. Nie oceniamy jego działalności na szczeblu europejskim pozytywnie. Angażował się niestety w sposób bardzo haniebny w polityczną debatę w Polsce. Mało tego, mówiąc wprost, można powiedzieć, że dolewał niejednokrotnie oliwy do ognia. Kiedy ostatnia jego wypowiedź 16 grudnia wprowadziła, myślę, że wszystkich wielkie zdumienie, kiedy wydarzenia z tamtej nocy porównał do grudniów zapisanych w naszej historii. Tak więc widzimy, że nie był nie tylko apolitycznym politykiem, ale wtrącał się w sposób bardzo negatywny w sprawy Polski, nie zabiegał o to, żeby sprawy polskie dobrze tutaj w Unii Europejskiej reprezentować, choć ja oczywiście wiem, że wszyscy powinni być apolityczni, ale w stosunku do innych ważnych osób pełniących czołowe funkcje w Parlamencie Europejskim, jednak widzę, że te sympatie ich narodowe są realizowane w ich codziennej pracy. Jeśli chodzi o pana przewodniczącego Tuska, raczej widzieliśmy jego plecy albo po prostu zaciśnięte usta i twarz wykrzywioną grymasem. Człowiek, który powinien wspierać Polskę w jej dążeniach, w jej aspiracjach, tak naprawdę jest jednym, a może nawet głównym hamulcowym i rozwoju. Ten miniony rok, jeśli chodzi o te wielokrotne debaty przeciwko Polsce, też był okazją, żeby Tusk zabrał głos, bo przecież wypowiadał się negatywnie. Mógł powiedzieć, że w Polsce odbyły się demokratyczne wybory i to ta demokratyczna większość ma prawo realizować
program wyborczy. Niestety był bardzo małostkowy. Ja to mówię oczywiście bez jakiejkolwiek satysfakcji. Ja się po prostu wstydziłam wypowiedzi pana Tuska. Wstydziłam się tych wypowiedzi, dlatego że uważam, że o Rzeczypospolitej albo dobrze, że poza granicami kraju, ale nigdy, przepraszam, ja tu w dość trudnych warunkach jestem na lotnisku i to mi przerywają te komunikaty, ale uważam, że poza granicami kraju zawsze powinniśmy o swojej ojczyźnie mówić tylko i wyłącznie dobrze. Jeśli mamy konflikt w kraju, powinniśmy go rozwiązywać w kraju, a nie wynosić go na brukselskie pole. To naprawdę było ewidentnym dolewaniem oliwy do ognia i sprawą nie służyło. Mało tego, wypowiedzi pana Donalda Tuska wprowadzały w błąd wielu polityków europejskich, bo nie każdy wie, jaką postacią jest Donald Tusk. Przecież my pamiętamy, że kiedyś powiedział słowa, że polskość to nienormalność, że on się wstydzi tej Polski. Nigdy ja, będąc posłem krajowym, wypomniałam panu Donaldowi Tuskowi to sformułowanie, on się od tego nie odciął. Wtedy pełnił funkcję